Deepak Chopra, Siedem Duchowych Praw Sukcesu. Praktyczny przewodnik, jak spełnić swoje marzenia. Rozdział trzeci. Prawo karmy, czyli prawo przyczyny i skutku. Każde działanie wytwarza wiązkę energii. Która powraca do nas w podobnej formie. Co posiejemy, to zbierzemy. A zatem, kiedy wybieramy działania, które przynoszą szczęście i powodzenie innym, zbieramy karmiczny owoc szczęścia i powodzenia. Karma jest rękojmią wieczystej ludzkiej wolności. Nasze myśli, słowa i czyny. To oka sieci, którą na siebie narzucamy. Słami Vivekananda. Trzecie duchowe prawo sukcesu to prawo karmy. Karma jest zarówno działaniem, jak i konsekwencją działania. To przyczyna i skutek jednocześnie. Albowiem każde działanie wytwarza wiązkę energii, która powraca do nas w podobnej formie. Prawo karmy jest proste. Wszyscy słyszeliśmy powiedzenie, co zasiejesz, to zbierzesz. Jest oczywiste, że jeśli chcemy stworzyć szczęście w życiu, musimy nauczyć się zasiewać ziarna szczęścia. Dlatego karma zakłada świadome dokonywanie wyboru. W istocie ty i ja dokonujemy nieskończonej liczby wyborów. W każdym momencie naszego bytu jesteśmy w polu wszelkich możliwości, gdzie mamy nieograniczony do nich dostęp. Niektóre z tych wyborów czynione są świadomie, a inne bezwiednie. Aby jednak najlepiej zrozumieć, i optymalnie wykorzystać prawo karmy, trzeba stać się jak najbardziej świadomym decyzji, które podejmujemy w każdej chwili. Czy ci się to podoba, czy nie, wszystko, co dzieje się teraz, jest rezultatem decyzji, które podjąłeś w przeszłości. Na nieszczęście wielu z nas podejmuje decyzje nieświadomie. Dlatego nie sądzimy nawet, że mamy wybór, a przecież naprawdę mamy. Gdybym cię obraził, najprawdopodobniej postanowiłbyś poczuć się obrażony. Mogłbym też powiedzieć ci komplement, a ty mógłbyś zdecydować, że poczujesz się zadowolony. Innymi słowy, większość z nas. Mimo, że ciągle podejmujemy nieskończoną liczbę decyzji, daje się powodować odruchom warunkowym, które są stale wywoływane przez ludzi i okoliczności i tworzą nasze przewidywalne zachowania. Odruchy warunkowe powstają w nas podobnie jak u psa w doświadczeniach Pawłowa. Pawłow odkrył, że jeśli daje się psu pożywienie, za każdym razem sygnalizując to dzwonkiem, to wkrótce pies zacznie się ślinić na sam dźwięk dzwonka, ponieważ skojarzył jedno z drugim. W rezultacie uwarunkowań większość z nas reaguje na bodźce środowiskowe w sposób przewidywalny, powtarzając te same zachowania. Wydaje się, że ludzie i okoliczności wywołują w nas automatyczne reakcje, i zapominamy, że nasze reakcje w każdym momencie nadal należą do nas i to my decydujemy, jak zareagować, tyle że bezwiednie. Jeżeli staniesz na chwilę z boku i przyjrzysz się z dystansu swoim wyborom w chwili ich dokonywania, to już w samym tym akcie przenosisz cały proces z nieświadomości w sferę świadomości. Podejmując świadome decyzje, zyskujesz wielką moc. Zanim dokonasz wyboru, przed jakąkolwiek decyzją, zadaj sobie dwa pytania. Pierwsze: jakie będą konsekwencje? Serce natychmiast ci to podpowie. I drugie, czy wybór, którego teraz dokonuję, przyniesie szczęście mnie i ludziom z mojego otoczenia? Jeśli odpowiedź jest twierdząca, podejmij tę decyzję. Jeśli odpowiedź jest przecząca, jeśli taki wybór przyniesie niedolę tobie albo osobom wokół ciebie, to zrezygnuj. Nic prostszego. Spośród nieograniczonej liczby wyborów dostępnych w każdej sekundzie jest tylko jeden, który stworzy szczęście zarówno dla Ciebie, jak i otaczających Cię ludzi. Kiedy dokonasz tego jedynego wyboru, rezultatem będzie sposób zachowania, który zwany jest spontanicznie właściwym działaniem. Spontanicznie właściwe działanie to właściwe działanie we właściwym momencie, to właściwa reakcja na każdą powtarzającą się sytuację, to działanie korzystne dla Ciebie i dla wszystkich, którzy znajdą się pod jego wpływem. Istnieje bardzo ciekawy mechanizm polegający na tym, że powinnością wszechświata jest pomóc ci w dokonywaniu spontanicznie właściwych wyborów. Mechanizm ten związany jest z doznaniami twojego organizmu. Ciało doświadcza dwojakiego rodzaju odczuć komfortu albo dyskomfortu. Kiedy świadomie podejmujesz decyzję, zwróć uwagę na swoje ciało i zapytaj je: Jeśli postanowię w ten sposób, co się wtedy stanie? Jeśli ciało zasygnalizuje dobre samopoczucie, będzie to właściwy wybór. Jeśli wyśle sygnał, że coś mu dolega, decyzja jest niewłaściwa. Niektórzy ludzie doznają miłych bądź przykrych odczuć w okolicy splotu słonecznego, ale u większości występują one w okolicy serca. Świadomie kieruj uwagę na serce i zapytaj, co robić. Potem czekaj na reakcję, odzew postaci doznania fizycznego. Może być ono ledwo, ledwo odczuwalne, ale jest tam, w Twoim ciele. Tylko serce zna właściwą odpowiedź. Większość ludzi sądzi, że serce jest łzawo sentymentalne. To nieprawda. Serce kieruje się intuicją, jest wszechobejmującą całością, syntetyzuje informacje z całej sytuacji i wszelkich powiązań. Podłącza się do kosmicznego komputera, pola czystych możliwości, czystej wiedzy i nieskończonej mocy organizującej i bierze wszystko pod uwagę. Czasami może nawet wydawać się nieracjonalne, a jednak obdarzone jest umiejętnością kalkulowania znacznie dokładniejszego i bardziej precyzyjnego niż racjonalna myśl. Możesz posłużyć się prawem karmy do zapewnienia sobie pieniędzy i stworzenia bogactwa oraz uruchomienia dopływu wszelkiego dobra, kiedy tylko tego zapragniesz. Ale najpierw musisz stać się świadomy, że twoja przyszłość rodzi się z decyzji, które podejmujesz w każdej chwili swego życia. Jeśli będziesz stale wybierał świadomie, to skorzystasz w pełni z prawa karmy. Im lepiej uzmysłowisz sobie uwarunkowania swoich decyzji, tym bardziej będą to decyzje spontanicznie właściwe, zarówno dla ciebie. Jak i dla osób z Twojego otoczenia. A jak przeszła karma wpływa na Ciebie teraz? Możesz sobie z nią radzić na trzy sposoby. Pierwszy to spłacić długi karmiczne. Na to decyduje się większość ludzi, nieświadomie oczywiście. Taka może być również Twoja decyzja. Czasami spłata tych długów wymaga wielkiego cierpienia. Jednak, według prawa karmy, żaden dług we wszechświecie nigdy nie może pozostać niespłacony. W naszym wszechświecie istnieje doskonały system rozliczeniowy i wszystko jest nieprzerwaną wymianą energii wysyłanej i powracającej. Drugim sposobem jest transmutacja czyli przemiana karmy w bardziej pożądane doświadczenie. To bardzo ciekawy proces, w którym spłacając swój karmiczny dług, pytasz siebie: czego mogę się nauczyć z tego, co mnie spotkało? Dlaczego to mi się przytrafia i co wszechświat chce mi przez to powiedzieć? Jak mogę spożytkować moje doświadczenie dla dobra bliźnich? Zadając te pytania, poszukujesz ziarna sposobności. A następnie związujesz to ziarno sposobności ze swoją darmą, Twoim celem życia, o którym pomówimy przy okazji siódmego duchowego prawa sukcesu. To pozwala Ci przemienić karmę, nadając jej nowy wyraz. Jeśli na przykład podczas uprawiania jakiegoś sportu zdarzyłoby Ci się złamać nogę, mógłbyś zapytać. Czego uczy mnie to doświadczenie? Jakie przesłanie przekazuje mi wszechświat? Być może jest to sugestia, że musisz trochę zwolnić tempo i zacząć bardziej uważać oraz troszczyć się o swoje ciało? A jeśli twoją darmą jest przekazywanie innym wiedzy, to w odpowiedzi na pytanie. Jak inni ludzie skorzystaliby z mojego doświadczenia? Mógłbyś podzielić się swoim przeżyciem w książce o bezpiecznym uprawianiu sportów albo mógłbyś zaprojektować specjalny but czy zabezpieczenia, które zapobiegłyby takiego rodzaju urazom nogi, jaki ci się przydarzył. W ten sposób spłacając swój dług karmiczny Zarazem przekształciłbyś przykre wydarzenie w pomyślne, które być może przyniosłoby ci bogactwo i radość. Nastąpiłaby przemiana twojej karmy w doświadczenie pozytywne. W istocie nie pozbyłbyś się jej, ale mógłbyś posłużyć się karmicznym epizodem do stworzenia nowego, sprzyjającego losu. Trzeci sposób radzenia sobie z karmą polega na jej przekroczeniu. Przekroczyć karmę oznacza uniezależnić się od niej. Metodą przekroczenia karmy jest ciągłe wchodzenie w lukę pomiędzy myślami, doświadczanie jaźni, ducha. Przypomina to pranie brudnej tkaniny w strumieniu czystej wody. Po każdym praniu znika kilka plam. Ponawiasz ciągle tę czynność i za każdym razem tkanina robi się trochę czystsza. Spukujesz, czyli wymywasz ziarna karmiczne i lekroć wchodzisz w doświadczanie jaźni. To oczywiście dokonuje się za pośrednictwem medytacji. Wszystkie działania są zdarzeniami karmicznymi. Wypicie filiżanki kawy jest zdarzeniem karmicznym. Ta czynność pobudza pamięć, a pamięć ma zdolność wywoływania pragnienia. Pragnienie zaś rodzi ponowne działanie. Program komputerowy Twojej duszy zawiera karmę, pamięć i pragnienie. Dusza to ognisko świadomości, mieszczące w sobie ziarna karmy, pamięci i pragnienia. Uświadamiając sobie istnienie owych ziaren, które muszą wykiełkować, stajesz się świadomym twórcą rzeczywistości. Dzięki temu, że coraz bardziej świadomie podejmujesz decyzje, zaczynasz działać w sposób wspierający rozwój ewolucyjny Twój własny i osób z twojego kręgu. I nic więcej nie musisz robić. O ile karma sprzyja ewolucji, zarówno jaźni, jak i wszystkich istot od niezależnych, o tyle owocem karmicznym jest szczęście i powodzenie. Stosowanie prawa karmy, czyli prawa przyczyny i skutku. Zastosuję prawo karmy w życiu, zobowiązując się tak o to postępować. Po pierwsze, dzisiaj w każdym momencie będę świadkiem swoich decyzji i już poprzez samo przyglądanie się tym decyzjom wprowadzę je w sferę mojej świadomej uwagi. Będę pamiętał, że najlepszą drogą do przygotowania każdej przyszłej chwili, jest być w pełni świadomym teraz. Po drugie, zawsze przy podejmowaniu decyzji zadam sobie dwa pytania: Jakie będą konsekwencje tej decyzji? Oraz, czy ta decyzja przyniesie zadowolenie i szczęście mnie, a także osobom, na które będzie miała wpływ. Po trzecie, Następnie poproszę o przewodnictwo moje serce i będę się kierował jego przesłaniem, uczuciem komfortu bądź dyskomfortu. Jeśli decyzja wzbudzi doznanie pozytywne, podejmę ją bez wahania. Jeśli wywoła doznanie negatywne, zatrzymam się i wewnętrznym wzrokiem przyjrzę się konsekwencjom tej decyzji. Przewodnictwo serca pozwoli mi podejmować spontanicznie decyzje właściwe dla mnie i wszystkich wokół mnie. Koniec rozdziału trzeciego.